fabrycznej Łodzi budynek biurowy nazywano kantorem. Tam swoje miejsce mieli niemal wszyscy pracownicy umysłowi, czyli biuraliści. W pracy pomagał im goniec, którego zadaniem było szybkie przekazywanie dokumentów, oraz praktykanci, którzy dopiero uczyli się zawodu. Pisarze znajdowali zatrudnienie dzięki czytelnemu charakterowi pisma i małej liczbie popełnianych w nim błędów. Pomimo postępu technicznego, dopiero po wielu latach zostali zastąpieni przez maszynistki, czyli panie biegle obsługujące maszyny do pisania. Zawód ten od początku był domeną kobiet, pomimo trudności z otrzymywaniem przez nie pracy w kantorze. Ważna była buchalteria, czyli księgowość. Buchalter miał do pomocy biegłych w liczeniu kalkulatorów i rachmistrzów. Zanim wymyślono i upowszechniono maszyny liczące, jedyną pomocą w rachunkach było liczydło. W sieci sprzedaży znajdowały się składy fabryczne, gdzie można było zaopatrzyć się w produkty po okazyjnych cenach. Wykwalifikowani sprzedawcy nazywani byli subiektami. W handlu można było też spotkać faktora, czyli pośrednika handlowego. W Królestwie Polskim w XIX wieku było niewiele banków, a kredyt był trudny do uzyskania. Tę lukę wypełnił m.in. dom bankowy Wilhelma Landaua. Natomiast zamożnych łodzian zrzeszało Towarzystwo Kredytowe Miasta Łodzi. Inwestorom zapewniało zyski, a petentom korzystny kredyt. Każdy fabrykant współpracował z kancelarią zaufanego rejenta, czyli notariusza, który nadawał mocy prawnej wszystkim transakcjom. Był to zawód wysokiego zaufania. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak wyglądała rzeczywistość pierwszych łódzkich przedsiębiorców oraz spróbować swoich sił na trudnej drodze kariery w fabrycznym mieście, poznaj grę Lodzermensza – Przemysłowy język postępu. W grze bierze udział od 2 do 4 graczy, których zadaniem jest przydzielanie pracowników do różnych miejsc pracy w Łodzi. Karty postaci oraz karty miejsc pracy występują w 3 typach oznaczonych różnymi kolorami. Gracze mają do dyspozycji także karty aktywów oraz karty rezerwacji. W trakcie rundy każdy gracz może wykonywać jedną bezpłatną akcję, za kolejne musi zapłacić. Gracz ma do dyspozycji następujące akcje: przydział, werbunek, rezerwacja, wymiana. Więcej informacji o grze znajdziesz w instrukcji z dołączonym słownikiem łódzkich zawodów.